Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, w kolejnym podsumowaniu meczów Wisły Kraków w tym sezonie. No i kolejne zwycięstwo z rzędu, można by rzec, bo to już czwarte zwycięstwo z rzędu Wisły Kraków. No i co najważniejsze, Wisła Kraków zwycięstwem nad Zagłębiem Lubin 1-0 po bramce Wukana Sawicewicza zapewniła sobie miejsce poza strefą spadkową, oczywiście na ten moment, bo jeszcze, że tak powiem, walka trwa, pojawiają się już głosy o tej górnej ósemce, no bo jeżeli Wisła Kraków gra tak dobrze, to czemu by, że tak powiem, o tym nie marzyć, o tym nie mówić, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, Wisła Kraków w tym meczu pokazała dojrzałość, konsekwencje, ale również jakość piłkarską, bo tej jakości w tym meczu troszkę zobaczyliśmy. Zagłębie no, było zdecydowanie słabszym zespołem niż na przykład Jagiellonia, więc wynik może być mylny, ale jak zobaczymy sobie ten mecz, to zobaczymy, że jednak Wisła Kraków po prostu w tym meczu zagrała równie dobrze, a po prostu Zagłębie miała trochę inny styl gry niż Jagiellonia, bo Jagiellonia coś tam próbowała robić w ataku, próbowała gdzieś tam, nie chciała nam do końca oddać inicjatywy, po prostu nie mogli nam nic zrobić, to był ich problem, a no Zagłębie troszkę dało nam grać, dało nam możliwości, by stwarzać sobie sytuacje, no i niestety dlatego się troszkę ciężej grało w Wiśle Kraków, ale i tak stworzyliśmy całkiem dużo sytuacji. Może nie były to zawsze sytuacje stuprocentowe, ale pokazaliśmy, że nawet w takich meczach potrafimy wygrywać, gdy no nie ma się na przykład 10 setek, tylko na przykład ma się jedną lub dwie dobre sytuacje, które można przy dobrym uderzeniu po prostu zamienić na bramkę. Ale Wisła Kraków w tym meczu naprawdę bardzo mi zaimponowała, bardzo dobrze rozegrała to spotkanie. Ostatnio podkreślaliśmy rolę naszego nowego napastnika Alona Turgemana, w tym meczu również on dobrze zagrał. Podkreślaliśmy rolę drugiej linii, prawda, Georgi Żukow, Łukan Sawicewicz, Wolnet Basza. Mówiliśmy, że ta druga linia jest bardzo silna. A teraz musimy pochwalić naszą obronę. Naszą obronę, myślę, że tutaj każdy zasłużył na brawa, bo faktycznie Wisła w tym meczu, jeśli chodzi o obronę, grała no wyśmienicie, jak nigdy, można by powiedzieć. Rafał Janicki jest tutaj no, wymieniany jako bohater, no i nie dziwmy się, zagrał bardzo dobre spotkanie, uratował tak naprawdę mecz, bo on wybił tą piłkę głową z linii bramkowej, także naprawdę dobre jego spotkanie, to trzeba naprawdę doceniać, to nie są małe kroki, tu naprawdę było widać, że on prezentuje wysoki poziom, może odbudował się w Wiśle Kraków, może Artur Skowronek go odbudował i wyglądał naprawdę w tym meczu dobrze. O ile z Jagiellonią troszkę było widać, że jest niepewny, niepewnie się czuł na boisku, to tutaj naprawdę czuł się dobrze, no i uratował Wiśle Kraków mecz. O nim jeszcze troszkę powiemy więcej, bo myślę, że ale to przede wszystkim obrona w tym meczu bardzo zaczęła, no, dobrze funkcjonowała, więc brawa dla naszej obrony. No ogólnie, no mówię, no sytuacja jest coraz lepsza, są już większe plany niż tylko utrzymanie, naprawdę te transfery, wielokrotnie to powtarzałem, ale powtórzę raz jeszcze, no są naprawdę bardzo i to bardzo dobre, no sama bramka, słuchajcie, no oczywiście no Wukan Sawicewicz nie jest transferem, Maciek Sadlok tym bardziej, ale no ta bramka to w ogóle ozdoba, no ozdoba ekstraklasy, jak są teraz te dyskusje, to co powiedział Michał Probierz kiedyś na konferencji, że troszkę się śmieją się z polskiej ligi. No, czasem się trzeba śmiać z polskiej ligi i jestem tego raczej zdania, ale jak można coś pokazać, no to jest taka bramka. No słuchajcie, no to jest bramka, która no jest najładniejszą, moim zdaniem, najładniejszą bramką kolejki. To nie ulega wątpliwości, ale no bardzo też fajnie się tutaj. No to są takie momenty, kiedy możemy powiedzieć jasno, że to jest coś, co to jest coś pozytywnego w naszej ekstraklasie. To jest coś, czym powinniśmy się chwalić, bo takie bramki no często się w naszej lidze niestety nie zdarzają, nad czym oczywiście ubolewamy. No cóż, no
fajnie, że są te cztery zwycięstwa z rzędu. Widać, że idziemy, idzie ta prawa serii, prawo serii. Idzie to idzie i oby tak dalej, oby jak najdłużej. Fajny terminarz mamy przed sobą, bo teraz bardzo ważny mecz z Koroną Kielce. Mecz, no będzie to mecz za 6 punktów oczywiście, warto go wygrać. I Korona no nie gra jakoś specjalnie, zremisowała z Jagiellonią Białystok 0-0. Chociaż no, mogła ten mecz nawet, szczerze powiedziawszy, wygrać, więc też może nie jest jakaś mega słaba, ale z porównaniem do Wisły jeszcze będziemy grali u siebie, więc tym bardziej myślę, będziemy faworytami tego spotkania. Myślę, że w każdym z tych następnych meczów będziemy faworytami, chyba dopiero Lech Poznań to będzie taki zespół, który będziemy się go jakoś bardziej obawiać, ale Wisła Płock, no to też myślę jest zespół do ogrania. No i Lech Poznań u siebie, to też nie jest powiedziane, że my ten mecz przegramy. Dobrze, to może przejdźmy sobie do Ostend, później jeszcze troszkę parę słów powiemy na temat tego spotkania, bo tak powiedziałem na razie wprowadzająco, myślę, że jeszcze coś tutaj dodamy. Michał Buchalik, zaczynając oczywiście od bramki, no oceniłem go na plus 4. Wiem, że może jest to troszkę niska ocena jak dla niego, ale z drugiej strony też Michał Buchalik nie miał za dużo pracy. Z uwagi na to, że no wyobraźcie sobie tak, w pierwszej połowie no nie miał w ogóle pracy, tak szczerze mówiąc. Później, no w drugiej połowie było troszkę więcej nerwowości. No jedynie, no słuchajcie, jakbym miał się do niego przyczepić, no to na pewno, znaczy ocena wyjściowa jest 4, nie? Bo tak bez w ogóle gadania, takie pierwsze wrażenie 4. Plus dostał za to za kolejne czyste konto, bo to też trzeba doceniać. To też oczywiście duża zasługa obrony, ale że bramkarz też nie popełnił błędu, to jest też ważne. Były jakieś drobne wybicia, takie niezbyt dokładne czasami, ale było ich zdecydowanie mniej niż ostatnio, więc to też trzeba docenić, więc mi się plus 4, minus 5, tak można go ocenić. Ja akurat oceniłem go na plus 4, myślę, że się Michał Buchalik na mnie nie obrazi. Dobrze, przechodzimy dalej. Maciek Sadlok, który zagrał w tym meczu naprawdę bardzo i to bardzo dobrze. Bardzo mi się podobał w tym spotkaniu. No przede wszystkim asystował przy bramce Wukana Sabicewicza. No pięknie tą piłkę dograł. Jak to powiedział komentator Kanal Plus, pokazał się takim cwaniakiem, pokazał, nie wiem, cwaniactwo, coś takiego było, no nie wiem czy cwaniactwo, ale bardzo dobrze zagrał tą piłkę, tak, no dał szansę Wukanowi faktycznie to wykończyć, więc wielkie brawa dla Maćka Sadloka za ten mecz, bardzo aktywny, dużo odbiorów, no myślę, że jak najbardziej na plus. Były oczywiście jakieś drobne błędy, ale dlatego dałem mu minus 5, ale równie dobrze można było mu dać 5 i też by się jakaś krzywda nie stała. Minus 5 jest na pewno oceną, która jest jakoś tam adekwatna, no i powiedzmy, żeby go jeszcze troszkę zmotywować, bo takiego Maćka Sadloka po prostu chcemy oglądać. Miał dużo też prób uderzeń z dystansu, nie były to takie, oczywiście one nie zakończyły się powodzeniem, ale były to dobre decyzje, muszę powiedzieć, takie, które mogły zaskoczyć bramkarza Zagłębia. No, Lukas Klemens również zagrał solidne spotkanie, może nie był tak świetny, jak za chwilę do tego zawodnika przejdziemy, do Rafała Janickiego, ale Klemens, wydaje mi się, zagrał po prostu solidnie, zagrał na swoim poziomie, pokazał, że jest w formie, pokazał się bardzo, bardzo z dobrej strony, także ja go oceniłem na 4, bo skala dobra, no brakuje mu rozegrania, ale widać, że no, było zaangażowanie, myślę, że można było tu nawet dać z plusem, no bo już tam piątkę, nie przesadzajmy też. 4, bardzo solidny mecz, a można go też ocenić wyżej, ale ja oceniam go dzisiaj troszkę na 4. Tak to widzę, tak to czuję. Rafał Janicki dostał no, taką ocenę też na zachętę, bo no słuchajcie, no nie ukrywajmy, że no, nikt się nie spodziewał, że Rafał Janicki zagra tak dobre spotkanie, bo zagrał naprawdę dobre spotkanie, które no ciężko się do Rafała przyczepić w tym meczu. No grał jak profesor, grał jak natchniony, no i stąd dałem mu ocenę 5. Oczywiście, no pewnie gdyby... Fajnie, że zagrał taki mecz, więc to jest też taka ocena na zachętę, bo no, wiecie, i też wybronił nam ten mecz trochę, bo gdyby nie wybił tej piłki z linii bramkowej, no to tak naprawdę, no... Słabo by było, że tak powiem. No, myślę, że Wisła mogłaby mieć problem, żeby się odrodzić.
by strzelić tą, znaczy odrodzić, żeby strzelić tą kolejną bramkę, więc no, trzeba tutaj bardzo docenić poświęcenie Rafała Janickiego. W ogóle w tym meczu grał bardzo solidnie w defensywie, no praktycznie jak mówię, jak profesor. Oczywiście na się rozegranie piłki od tyłu, no to wiadomo, no nic specjalnego nie pokazał, no, oprócz wywalania lagi do przodu. Ale no oprócz tego, no to nie ma się do czego przyczepić, tak? No można powiedzieć o jakichś drobnych błędach, no ale po co mówić o drobnych błędach, kiedy Rafał Janicki naprawdę zrobił duży progres, o ile na przykład w meczu z Jagiellonią było czuć takie jakąś niepewność, takie trochę niezdecydowanie u tego zawodnika, trochę się obawialiśmy zawsze, gdy piłka leciała w jego stronę. Tutaj było zupełnie, zupełnie inaczej, bardzo solidnie. Parę błędów ustawienia, ale mówię, to są, w porównaniu do tego, co było, to jest naprawdę bardzo dobre spotkanie. Niczego nie zepsuł, no jest świetnie, a też parę rzeczy naprawdę wybronił, więc wielkie brawa. No rzadko chwalimy Rafała Janickiego, więc tym razem no pochwaliliśmy Janickiego, no wszyscy o tym mówią, nawet oglądałem wczoraj Ligę Minus i naprawdę chwalili Wisłę wczoraj, naprawdę, jak to nagrywam oczywiście, bo nagrywam to w poniedziałek i no i w niedzielę była Liga Minus i bardzo, bardzo chwalono tutaj Wisłę Kraków za to, jak prezentuje się od początku tej rundy. Dobrze, przechodzimy dalej. No tutaj jest troszkę problematyczne. Bury ma złapał kontuzję i oczywiście postanowiłem sobie po ostatnim materiale, że jeżeli ktoś gra jedną połowę, to będziemy go oceniali albo plus, albo minus, bo no ciężko jest, wiecie, ciężko jest ocenić na podstawie jednej połowy. Mi jest strasznie zawsze ciężko, nie lubię tego, bo zawsze mam takie wrażenie, że oceniam jakiegoś zawodnika albo za łagodnie, albo za surowo, różnie to bywa, więc będę go oceniał albo na plus, albo na minus. Łukasza Burliga oceniam na plus, był aktywny, gdzieś tam starał się, defensywnie było ok. Zagłębie nie robiło, radził sobie po prostu z jakimiś tam szarżami zawodników Zagłębia. Inna sprawa, że w pierwszej połowie ich za wiele nie było, ale no nie ma się do czego przyczepić, więc na plus. Później wszedł w drugiej połowie Nie Psuj, no i to też raczej na plus. No oczywiście miałem pewne wątpliwości, czy dawać mu tego plusa, ale mimo wszystko dam tego plusa. Jakoś tragedii, niczego złego nie zrobił, parę dobrych pomysłów miał. Parę fajnych odbiorów też miał, no parę też nieudanych zagrań, no też miał, no co wam powiem, ale mimo wszystko było solidnie. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Wulnet Basza, oceniłem jego występ na minus 5, miał drobne błędy w pierwszej połowie, naprawdę drobny, raz mu chyba tak troszkę nieodpowiedzialnie zagrał i naraził Wisłę Kraków, no taka strata była, ale od razu była kasacja ze strony jego kolegów, więc nie było żadnych konsekwencji, więc tylko tyle obniżyłem mu ocenę, więc minus 5 oprócz tego bardzo, bardzo dobrze, tak jak poprzednio, bardzo dobry mecz. No i przejdźmy sobie dalej, Kamil Wojtkowski, no oceniłem jego występ na plus 4, byłby wyżej, gdyby niepotrzebna żółta kartka, bo czasami już naprawdę przesadzał z tymi faulami. To też trzeba to brać. Agresja jest dobra, ale jeśli ta agresja jest pozytywna, akurat w tym meczu no, jakby cieszy mnie to, że jest zaangażowany w grę zespołu, bo to kulało wcześniej, kiedyś tam. I za Kiko Ramireza, i za Maćka Storalczyka, u Kalio też, ale u Kalio grał rzadziej, ale no, był taki mało aktywny na boisku, mało pracował dla zespołu, to widać, że to się zmieniło, że uświadomił go Artur Skowronek, że musi tak grać. No widać, że pracuje nad tym, że jednak no, że wygląda to lepiej i wykorzystuje dzięki temu swoje jakieś tam ofensywne zdolności. Miał takie fajne zagranie w pierwszej połowie do Turgemana, gdzie się okazało, że już można było strzelać, on gdzieś znalazł właśnie Izraelczyka, on tu bardzo się fajnie utrzymał na nogach, no to pokazał też swoją jakość, o tym powiemy jeszcze, no i uderzył na bramkę, no niestety tam był zawodnik Zagłębia, ale akcja bardzo dobra, przemyślana, jakby nie była ta samolubna
taka akcja. Więc tu też trzeba docenić. No parę niezłych zagrań miał, parę błędów też popełnił, to nie jest tak. Miał parę fajnych zrywów. Stąd plus 4, można byłoby go ocenić wyżej. Myślę, że miałem takie właśnie wątpliwości, czy dać mu plus 4, czy to też minus 5, ale ostatecznie zdecydowałem się, że dam mu plus 4, bo myślę, że tego zawodnika stać jeszcze na wiele. No problem jest jedyny, że w następnym meczu z Koroną Kielce nie zagra, no będzie pauzował z uwagi na to, że no, zebrał czwartą żółtą kartkę w sezonie, co oczywiście uniemożliwia mu występ w następnym meczu. Ale akurat mamy jeszcze takiego jednego fajnego młodzieżowca, jest to oczywiście Pawłowski, który również też wydaje mi się, że sobie poradzi w tym meczu. No i oczywiście gwiazda, myślę, że nie wiem czy gracz meczu, ale na pewno gracz, który dzięki któremu wygraliśmy to spotkanie, to nie wiem czy to można go określić graczem meczu, ale jest to Vukan Savicevic, który dostaje ode mnie ocenę 5. 5 bez dyskusji. Piękna bramka, było parę dziwnych zagrań z jego strony, może to było jedno zagranie straszne, jakieś takie, nie zrozumiałem jego, takie zagranie do nikogo, chyba jeszcze w pierwszej połowie to było zagrane i to był jedyny błąd, który tak się przypiął. No były czasem jakieś tam nieudane, wiecie, no on czasem gra na ryzyku, więc, ale było parę fajnych zagrań, parę ciekawych, fajnie gdzieś tam ruszał do przodu, gdy był odbiór piłki, więc to plus. No i ta bramka, no to przede wszystkim za to ta ocena bardzo podwyższyła się, no bo gdyby nie ta bramka, no to przypuszczam byłoby takie plus 4, minus 5, no gdzieś tych, a tak to jest piąteczka, te pół stopnia po prostu poszło w górę. Vukana Savicevicia, mówię wam, jeszcze stać na lepsze mecze z jego strony. Mam nadzieję, że to przyjdzie właśnie w meczach z jeszcze silniejszymi rywalami, takimi jak na przykład Lech Poznań, który no już niedługo, bo jakoś tam na początku marca ten mecz jest planowany. Ten mecz będzie oczywiście na R22, więc mam nadzieję, że wtedy on odpali. Georgi Żukow, no zawodnik niesamowity, on też dostał piątkę. No on świetnie łata te dziury, wiecie, wcześniej było tak, że no jak Savicevic, no on wiecie, no defensywnie Savicevic nie jest jakiś super. No Basza jest, no ale sam Basza czasami nie wystarcza, a faktycznie Żukow, no świetnie łata te dziury, bardzo jest wybiegany, technicznie też. Czasem brakuje mi, jak miałbym się do czegoś przyczepić, to czasem miał sytuację na strzał, a jednak nie zdecydował się. Tak coś czasem czułem, że można było z tego uderzyć, on sobie nie jakby za bardzo już sobie to poprawiał, a mógł uderzyć, bo naprawdę też ma uderzenie i jest zawodnikiem naprawdę świetnie wyszkolonym technicznie, ale i tak dostał piątkę, bo mega pracował, nie popełniał zbyt wiele błędów, umiał się utrzymać przy piłce i tutaj za to dostaje ocenę 5. Kuba Błaszczykowski. Słuchajcie, no z tym panem mam trochę problem, bo no podobał mi się w tym meczu, naprawdę, szczególnie w pierwszej połowie, ale w drugiej jak kręcił zawodnikami Zagłębia Lubin, to mi się mega bardzo podobało. Może nie strzelił bramki, może nie asystował, ale też, no, ja też zwracam, musimy też zwracać uwagę na to, że on leci przerzut na drugą stronę, to on potrafi tą piłkę przyjąć bezproblemowo, potrafi się utrzymać przy piłce, umie uspokoić grę. Na to się często nie zwraca uwagę, a tutaj Kuba naprawdę to pokazał, więc myślę, że wyjściowa ocena jest plus 4, ale za to, że jednak no dużo dało temu, jednak te uspokojenie gry i wydaje mi się, że też to, że jednak wybiegał ten mecz w całości, tak? Jednak to nie jest takie oczywiste, na takiej dosyć dobrej intensywności, to dlatego dam mu minus 5. Może troszkę za wysoko ktoś powie, ale jakoś ja tak to widzę, bo myślę, że ocena wyjściowa i tak była plus 4, tylko kwestia, czy troszkę mu podwyższamy, czy to też nie. Wydaje mi się, że minus 5 możemy tutaj Kubie Błaszczykowskiemu dać. No i oczywiście mamy Alona Turgemana, który dostaje ode mnie plus 4. Niezły mecz, na takim wydaje mi się samym poziomie. Gdyby była bramka, byłoby wyżej. Nie było bramki, nie zmarnował. W tych sytuacjach, które gdzieś tam miał, to wydaje mi się, zachował się bardzo dobrze. Była pierwsza sytuacja, bardzo dobrze rusza do tych prostopadłych piłek. On od razu rusza, jest bardzo takim energetycznym zawodnikiem. No, może to nie jest zawodnik, który umie grać dobrze jakby tyłem, tak?
to, co ma na przykład Paweł Brożek, tak? Że ma zawodnika na plecach i sobie jest w stanie bez problemu z nim poradzić. Może to nie jest tego typu zawodnik, a jest to zawodnik bardzo agresywny, bardzo dużo wybiegany, bardzo czuje grę, przede wszystkim bardzo czuje grę, wie kiedy się włączyć, technicznie też bardzo dobrze wyszkolony, także no czekamy na kolejne bramki, miejmy nadzieję, że z Koroną Kielce zdobędzie kolejne trafienie. Kolejne trafienie, zdobędzie kolejnego gola. Trafienie to tak troszkę słabo zabrzmiało. I on oceniony został na plus 4. Wszedł oczywiście za niego Olek Buksa. No oczywiście on dostaje plusa. Jakoś no, walczył, starał się. No, inna sprawa, że wtedy Wisła się troszkę przez te ostatnie 20 minut trochę się cofnęła. Ale widać, że ten w ogóle strasznie tak urósł w barkach, że tak powiem, więc fajnie, że widać to, że ten okres przygotowawczy też miał inne korzyści niż tylko dobra forma sportowa, ale również taka forma fizyczna jego jest naprawdę dobra. Ten zarys barkowy wygląda nieźle, więc tak naprawdę na plus w tym meczu. Kuwelić zadebiutował, no ciężko mi jakby go określić, bo jakby no, nie miał okazji się pokazać, dlatego że troszkę Wisła była cofnięta przez te ostatnie 20 minut, więc no, troszkę ciężko jest tutaj scharakteryzować tego zawodnika, tak czy plus, czy minus, więc go po prostu bez oceny. I on też za krótko był jednak, żeby go oceniać. Buksa w sumie też był za krótko, ale Buksy też troszkę z takiej sympatii i wydaje mi się, żeby go troszkę też docenić. No tak wyglądają oceny Wisły Kraków. Miejmy nadzieję, że Łukasz Bruliga wyzdrowieje do kolejnego meczu, bo jak nie, no to będzie trzeba się cieszyć z usług Dawida Niepsuja, co nie jest też jakimś problemem, bo Dawid jest bardzo takim dynamicznym zawodnikiem, może nie jest to poziom Łukasza Bruligi, ale wydaje mi się, że jest też to poziom dobry. Pokazał ten zawodnik już wiele razy, że potrafi uderzyć z dystansu. No, Wojtkowski również nie zagra w kolejnym meczu, więc troszkę, no fajnie by było, no będzie już Hebert raczej na 100%, no wtedy było to jeszcze takie niepewne, ja oczywiście mówiłem, że prawdopodobnie, że pewnie wystąpi, no gdzieś takie były głosy, no ale ostatecznie nie wystąpił, Janicki wystąpił i teraz troszkę Artur Skowronek ma ból głowy, no bo co z tym fantem zrobić, skoro Rafał Janicki gra dobrze, ale Hebert również zagrał świetnie z Jagiellonią, więc no to jest taka trudna decyzja dla trenera Skowronka. Nie znaczy my się cieszymy, ale ogólnie trenerowi Skowronkowi nie zazdrościmy. No cieszymy się z kolejnych punktów, że tak powiem, nie ma nas już w strefie spadkowej. Oczywiście tabela nadal nie jest łatwa. Z uwagi na to, że troszkę tych punktów tracimy, bo no mając 23 punkty, no wciąż do tam nawet Zagłębia tracimy 5 punktów, tak? Bo 28-23. Także no niestety troszkę tych punktów jeszcze tracimy, ale wydaje mi się, że mamy też fajny terminarz, on też spowoduje, że gdzieś te punkty uda się nadrobić. No mówię, kolejny mecz taki ciężki, no to będzie na pewno taki ciężki, że faktycznie on będzie takim realnym sprawdzeniem tego, gdzie możemy dojść. Bo też pamiętajmy o tym, że jak wygramy z słabymi, czyli tak, właśnie Korona, powiedzmy Wisła Płock, no te wszystkie tam 10 i w dół, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że utrzymamy się bez problemu, będziemy sobie, no tak jak sezon wcześniej, tak, że po prostu bez problemu się utrzymamy, będziemy już tak naprawdę przystępowali do tej rundy, no tej drugiej fazy, tak, tej grupa mistrzowska, grupa spadkowa, w takim już nastawieniu, że się utrzymaliśmy i grajmy sobie tak żeby grać. Ale no jest na to szansa, że faktycznie Wisła Kraków będzie w tej pierwszej ósemce, no ale tak naprawdę umówmy się, jest jedno miejsce tam. No bo te 7 zespołów jest raczej obstawionych i jest ten jeden zespół, który można cyknąć, że tak powiem. I o to trzeba walczyć do końca. Wydaje mi się, że walka o tą pierwszą ósemkę będzie trwała do tej ostatniej kolejki rundy zasadniczej. No więc no czekamy na kolejny mecz. Nie możemy się doczekać tak naprawdę, bo no nie ukrywajmy, Wisła Kraków no naprawdę imponuje swoją formą, gra ładnie w piłkę. Można powiedzieć nawet widowiskowo, może nie tak widowiskowo jak tam kiedyś za Stolarczyka, tak? Ale mimo wszystko gra po prostu, całokształt wygląda, wiecie,
grają naprawdę równo, tak? Grają już na jakimś poziomie. Za Strzelczyka czasem było tak, że jeden mecz wychodził, drugi już na przykład nie wychodził. Różnie to bywało. Tutaj wydaje mi się, że ta forma jest bardziej ustabilizowana. I to nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Dobrze, ja dziękuję Wam bardzo, bardzo za uwagę. Dziękuję za wszystkie miłe słowa skierowane w moją osobę. Dziękuję również za wyświetlenia, które robicie pod moimi filmami. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!